Szanowni Państwo, kilka zdań do wypowiedzi Pana Wójta. Znaczy pewne zasadne uwagi, zasadne zastrzeżenia. Z tym, że nie do końca zgodziłbym się z tym, że jeżeli chodzi o rolę kuratorium w procesie opiniowania arkuszy organizacyjnych, jeżeli chodzi o konkursy, o zwiększenie liczby, zrównanie można powiedzieć liczby członków komisji konkursowej z liczbą samorządu terytorialnego, czy też rola i znaczenie kuratora w procesie tworzenia sieci szkół, to ja bym tego tak nie odbierał, że coś samorządom się odbiera, bo to, co pan kurator wyraźnie zaznaczył, kurator ma tylko i wyłącznie stwierdzić, czy pewne decyzje są zgodne z prawem, jak chodzi o arkusz organizacyjny. Jestem przekonany, że zdecydowana większość samorządów terytorialnych robi to bardzo dobrze, ale zdarzało się i znam takie przykłady, że były osoby zatrudnione nie do końca zgodnie z kwalifikacjami. Natomiast proces uspołecznienia w wyborze dyrektora, ja uważam, że jest to bardzo dobry ruch. I samorząd terytorialny, i nadzór pedagogiczny ma taką samą liczbę członków. Natomiast zwiększenie o jednego członka rodziców czy nauczycieli, chyba to nie jest złe pociągnięcie, a wręcz przeciwnie. Bo to, co na początku powiedziałem, my wspólnie powinniśmy decydować o wielu rzeczach. Bo samorząd jest wyrazicielem między innymi woli rodziców, nauczycieli, i myślę, że nic złego się w tym nie dzieje. Natomiast też, jak chodzi o kartę nauczyciela, jak procedowaliśmy ustawę Prawo Oświatowe, przepisy wprowadzające do ustawy Prawo Oświatowe, między innymi problem artykułu 30, on się pojawił. To, o czym pan wójt mówił. Dylematy są wśród parlamentarzystów, bo nie jest tak, że wszystko wyraźnie i jednoznacznie jest przyjmowane. Oczekiwania związkowców czy nauczycieli były takie, na ten czas rzeczywiście górę może wzięły, w cudzysłowie powiem, związki zawodowe. Związki zawodowe są potrzebne, są ważne, tylko że niekiedy wydaje mi się, że też tak za bardzo może oczekują, żeby ta karta nauczyciela, ona była niewzruszona. Natomiast mnie też nie chodzi o to, żeby uprawnienia nauczycieli, nie przywileje, ale uprawnienia, żeby one były wszystkie wyeliminowane. Na pewno nie. Nad niektórymi, tak jak pan wójt powiedział, czy to będzie dodatek wiejski, czy ten artykuł 30 karty nauczyciela, jest warto nad tym się zastanowić i rozważyć. I też na ten czas nie mogę powiedzieć, że na pewno karta nauczyciela będzie niewzruszona. Jeszcze raz podkreślę, było to rozważane, nawet był moment, gdzie wydawało się, że ten artykuł będzie wyeliminowany z karty nauczyciela. Natomiast też jeszcze w odpowiedzi pana burmistrza, na pewno częściowo nasza wypowiedź to było tak, że coś będzie. Natomiast pan kurator czy ja tutaj odnośnie reformy edukacji mówiliśmy o tym, jak jest, nie to jak będzie. Natomiast w tym przypadku mówimy o małych wiejskich szkołach i mówimy, że może będzie tak. Po raz pierwszy można powiedzieć, jest to problem, który chcemy rozwiązać, bo o małych szkołach od dawien dawna się mówiło. Mówiło się o potrzebie wzmocnienia finansowego tych samorządów, gdzie istnieją małe szkoły. I ten zespół został powołany przez minister Zalewską. Kiedy była pani minister w Kolbuszowej, gdzie ja byłem, czy w Łańcucie, ona mówiła o tym, że ten zespół do połowy tego roku ma wypracować pewien mechanizm finansowania małych szkół. I tak jak pan kurator też powiedział, ma uwzględniać między innymi pewną dochodowość, bo są różne gminy, gdzie są małe szkoły i stać ich na to, tak jak było już powiedziane na przykład w Solinie, ale są samorządy, gdzie nie stać ich na to, czy bardzo trudno jest utrzymać te małe szkoły. I ten zespół to między innymi korporacje samorządowe, to też przedstawiciele związków zawodowych i tam odbywają się dyskusje i jest próba wypracowania mechanizmu,
takiego mechanizmu, który pomoże i samorządom, ale przede wszystkim z myślą o małych środowiskach, bo samorządy czy powiedzmy parlamentarzysta, ja uważam, że tak samo dla każdego z nas jest ważne, żeby każdy obywatel był zadowolony. Jeżeli nawet politycznie jakieś decyzje zapadają, to z myślą o tym no, najważniejszym obywatelu. I w tym przypadku te małe szkoły, jestem przekonany, że będzie wypracowane i tu może pan burmistrz ma rację, że to będzie, czy chcemy, żeby było, w ten sposób powiem. Natomiast też to, co powiedziałem, to pewne rzeczy już konkretne się tutaj pojawiły. Ja mówiłem o tym, że dla Brzostku na przykład rodziny, no, ta kwota rodzina 500+, to ponad 11 milionów, ponad prawie 4 miliony 400 dla gminy Jodłowa, dla tych rodzin. To są konkretne pieniądze, które się tutaj pojawiły. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, pan, proszę, zaraz mikrofon tutaj jest. Pan Maziarka, sekundkę. Ja mam do pana kuratora takie pytanie. Czy w nowym programie nauczania, jak będzie prowadzona reforma oświaty, będzie zwiększona ilość lekcji historii i będzie położony nacisk na wychowanie patriotyczne? I podam taki prosty przykład. Jak mój ojciec mi opowiadał tak, przed pierwszą wojną światową chodził do szkoły, to dzieci sobie tak mówiły. My mamy Polskę, tylko nam nie wolno o tym mówić. Czyli ten czas było zwrócone uwagę na wychowanie patriotyczne. Dziękuję za to pytanie. Proszę o następne pytania. Proszę bardzo, pan pyta, proszę bardzo. Proszę pytać. Pan Zbrodo pyta. Będzie słychać to. Co wcisnąć i podtrzymać? Już. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Bardzo jest mi miło. Krótkie pytanie, nie będę się merytorycznie odnosił do sprawy reformy edukacji, gdyż no, nie czuję się uprawniony. Są tutaj na tej sali na pewno specjaliści w tej kwestii, ale zastanowiło mnie stwierdzenie pana kuratora dotyczące tego równania, jakim jest ta reforma, równania z wieloma niewiadomymi. Czy wprowadzanie w tak ekspresowym tempie reformy, skoro pozostaje tyle niewiadomych, jest do końca zasadne? Czy nie należałoby tego równania przy współpracy właśnie ze środowiskiem nauczycielskim, z samorządami najpierw rozwiązać, a później decydować się na rozwiązania legislacyjne? Dziękuję. Dziękuję. Proszę za siebie podać. Andrzej Słowik, od 18 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Przepracowałem no powiedzmy 24 lata w szkolnictwie zawodowym. Także jeżeli chodzi o szkolnictwo i o reformę szkolnictwa, to popieram jak najbardziej. Zresztą jeszcze w czasie, gdy Polska wchodziła do Unii i gdy była prowadzona ta właśnie reforma szkolnictwa, która w tej chwili do tej pory istnieje, byłem przeciwny tej reformie, ale tu nie o to chodzi. Ale chciałem zapytać, czy po prostu w tej chwili mogę zadać pytanie odnośnie gospodarki i rolnictwa, czy... Za chwilę, dobra. Tak. Więc teraz zostajemy przy edukacji. Ja pewnie już ostatnie takie spostrzeżenie i ostatnią taką sugestię. Przy tylu zmianach w oświacie, przy tylu, bym powiedział, niewiadomych i ograniczeniu jakby kompetencji samorządu, ja myślę, żeby panowie parlamentarzyści rozważyli coś innego. Kiedyś szkoły prowadziło kuratorium oświaty. Ja bym chciał być dzisiaj troszeczkę w innej sytuacji, żebyśmy pomagali kuratorom w opiniowaniu, bo szkoły znajdują się na terenach gmin. Natomiast dzisiaj tak naprawdę jesteśmy, szanowni państwo, tylko płatnikami i ludźmi, którzy powinni utrzymywać budynki, którzy powinni je remontować. Ten wpływ na oświatę już uważam, że mamy coraz mniejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan kurator odpowie. Ja nazywam się Dorotka Zofia, jestem sołtyską Woli Brzesteckiej, byłam radną tamtej kadencji poprzedniej. I często jeździliśmy po szkołach, były problemy właśnie z tymi małymi klasami. Najbardziej to nie podobało mi się to
Łączenie klas, na przykład druga, trzecia, czwarta klasa, jedna godzina lekcyjna dla tych dzieci, wykorzystanie na przykład po 15 minut może dla każdej z tych klas, jeden nauczyciel. No myślę, że jeśli dziecko już chodzi do jednej klasy, powinno mieć wykorzystaną tą całą godzinę dla nauczania dla siebie, bo to jest takie podzielenie po kilka minut, no to myślę, że dzieci tracą na tym. Myślimy o finansach, o nauczyciela, o karcie nauczyciela, o dyrektorach, nie wiem o co, ale najważniejsze jest dziecko w tej szkole i im trzeba zapewnić takie warunki, żeby mieli szansę na coraz jakąś lepszą tą naukę, lepsze wykorzystanie tych godzin lekcyjnych. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o historię, to oczywiście więcej będzie lekcji historii. Ta historia będzie nauczana w takich dwóch cyklach. Pierwszy to klas 5 do 8 i zamknie się jakby w klasie 8 już tą epoką najbardziej nam bliską, współczesnością. No i drugi raz ten sam cykl nauczania uczeń przejdzie w liceum. Czy będzie więcej nauczania patriotycznego? Proszę Państwa, podstawa programowa to tylko taki, powiedzielibyśmy, szkielet, na którym nauczyciel buduje własny program. Oczywiście w tym szkielecie, w tym programie nie może zabraknąć treści, które uwzględnione są również w podstawie programowej. Natomiast autonomia prac nauczyciela jest tak wielka, jest tak, powiedzielibyśmy, autorska, że dyrektor szkoły, kuratorium oświaty nie jest w stanie sprawdzić do końca, czy nauczyciel prowadzi na przykład wychowanie patriotyczne. Bo tak jak się da sprawdzić wiadomości z matematyki, z chemii, z fizyki, za pomocą przeróżnych narzędzi, tak trudno jest zbadać i zmierzyć wszystkie sprawy, które dotyczą sprawy ducha. To tylko możemy próbować, możemy podejmować przeróżne działania i te działania są obserwowalne w szkołach. Robi się różnego rodzaju spotkania, akademie, rocznice, gdzie to wychowanie patriotyczne przybliża się w sposób pełniejszy. Nie tylko poprzez lekcje i poprzez wykład na lekcji, czy też inną metodę pracy, którą się proponuje uczniom. Tak więc możliwości są przeogromne. Tylko też kwestia tego, w jaki sposób nauczyciele do tego będą podchodzić. Tak samo zresztą jak do innych przedmiotów. Gdy mówi się dzisiaj o tym, że w podstawie programowej coś jest, a czegoś nie ma, proszę Państwa, no przecież ja też byłem nauczycielem, doradcą metodycznym. No wiemy, że z czasem to gdzieś nam się ten program, ta podstawa programowa, gdzieś nam się tak zaciera. Bywa tak, że przez 2 lata, 3 lata nie zaglądaliśmy do niej. Robimy coś w sposób taki, gdzie nasze doświadczenie i nos pedagogiczny podpowiadają, że to przynosi odpowiednie efekty. I dzisiaj też żaden nauczyciel, nikt z Państwa, nie będzie nagle zmuszony do tego, aby zaprzestać tych sprawdzonych metod, doświadczeń, które wynikają z Państwa pracy i nagle przestawić się na nową podstawę programową. No cóż, Pani Minister również wspominała o tym w Rzeszowie, że 20%, a nawet więcej, nauczyciel może przeznaczyć na pracę metodą projektu. To taka metoda, która w pewien sposób czyni z ucznia ten podmiot aktywny na lekcji, poszukujący. A nauczyciel ma mu to umożliwić. To równanie to nie było równanie na reformę ani na oświatę. To było równanie, o którym mówiłem z wieloma niewiadomymi, na tworzenie sieci. Gdybyśmy sobie wyobrazili równanie na oświatę, to ja bym się nawet nie podjął tego mówić. Proszę Państwa, twórcy reformy, tych zmian, które są zaproponowane, trudno mówić w ogóle o reformie. My z tych zmian to nie wychodzimy już odkąd w szkole pracuję. Te zmiany są ciągłe, permanentne i właściwie nieuniknione. I teraz pytanie, czy moglibyśmy czekać jeszcze dalej, prawda? Ile czekać? Ile dyskutować? Świat się tak zmienia, że szkoła nie nadąża. Nie nadąża za tym światem. I to w różnych dziedzinach. W dziedzinie IT. Dzisiaj już nawet nikt się nie wysila z nauczycieli, aby nadążyć za uczniami, nadążyć za nowymi technologiami. Na pewno nie możemy być ignorantami, ale no, wszystko się zmienia. Uczeń inaczej się uczy w domu, inaczej się uczy w szkole. Ja nie mówię, że te zmiany będą panaceum na wszystko, ale poszukiwać trzeba, zmieniać się trzeba, dawać swobodę nauczycielom w realizacji programu nauczania, ale również dostrzeżenia w podstawie programowej tych możliwości, które istnieją. One zawsze istniały.
one zawsze istniały. Teraz ta podstawa programowa jest dostosowana po prostu do nowej rzeczywistości i do tych zmian strukturalnych, które się pojawiły. To pytanie, które Pani zadała, to jest właśnie kolejne pytanie z takich równań. Dla kogo jest ta reforma? Jeśli reforma jest dla dzieci, to czy powinniśmy dyskutować o tym, ilu nauczycieli straci pracę? Jeden z pracowników naukowych powiedział, co to za reforma? Ta reforma to jest przygotowana po to, żeby chronić nauczycieli. Ja mówię, no co ty bzdury opowiadasz? Ta reforma jest przygotowana dla dzieci. Nie, bo przez cały czas się tylko dyskutuje, ilu się zwolni nauczycieli, a ilu się nie zwolni. To jest taki mały kamyczek do tego całego problemu, który się pojawia. Jak uczyć efektywnie? W jakiej klasie? Czy warto słuchać tych głosów społecznych, które podpowiadają, że nie, czworo uczniów, ale w naszej wiosce będą chodzić do szkoły, bo my tu mamy szkołę, zawsze chodzili tutaj. Ilu uczniów powinno być w klasie, aby nauka była efektywna? No dzisiaj jest wiele teorii naukowych, które o tym mówią. Oczywiście teoria teorią, natomiast pojawiają się różne głosy, czy klasy łączone nie są niczym złym, że tam również uczniowie mogą się uczyć efektywnie. I tu znowu kwestia, są zresztą prace badawcze prowadzone u nas na Uniwersytecie Rzeszowskim przez profesorów, którzy twierdzą, że uczniowie osiągają nie gorsze rezultaty od swoich rówieśników, jeśli uczą się w klasach łączonych, ale musi to być robione też dobrze. Więc ja bym może nie zamykał całkiem drogi dla tych klas łączonych. Natomiast ta dyskusja, proszę Państwa, to nie jest dyskusja, którą warto przenosić na poziom ogólny, choćby w powiecie. Ta dyskusja powinna toczyć się w gminie, i w każdej wiosce. Czy nasze dzieci zdobędą w tej szkole atrakcyjne wykształcenie? Czy tu się w pełni rozwiną? Czy nie warto zrobić szkoły 1-4, żeby u nas chodziły właśnie, gdy są jeszcze małe, gdy są nieporadne, ale później, żeby się uspołeczniały? No cóż to za szkoła, jeśli w klasach 5-8 jest 10 uczniów? Albo 12. Więc ta dyskusja musi się toczyć. Na pewno musi się toczyć i tutaj no, też narzucanie standardów, że to musi być tak, do niczego nie doprowadzi. Ja myślę, że właśnie samorządność polega na tym, że to mieszkańcy wioski, mieszkańcy gminy zdecydują, czy chcą małe szkoły, drogie i kosztem tego nie zrobić chodnika, czy chcą jednak tak, wysłać dzieci do większej szkoły, a może coś więcej uda się zrobić. To zawsze będzie dylemat. To nie będą takie łatwe wybory. Szanowni Państwo, zawsze po bardzo merytorycznej i bardzo dobrej wypowiedzi Pana Kuratora. Bardzo mi się spodobało pytanie, czy problem, który został przedstawiony przez Panią Sołtys Woli Brzesteckiej. Uważam, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, powinniśmy zacząć właśnie od tego, co to daje uczniowi, bo uczeń jest najważniejszy i nie chciałbym, żebyśmy też powiedzieli, że nauczyciel nie jest ważny, że rodzice nie są ważni, że samorządy nie są ważne. Są najważniejsze, ale to, co na początku też powiedziałem, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w młodego człowieka. Jeżeli to nam wszystkim przyświeca, to ja myślę, że ten sukces jest gwarantowany pod warunkiem, że to nam przyświeca. Natomiast było też pytanie dotyczące, może nie pytanie, ale gdzieś wątek szkolnictwa zawodowego się pojawił. Bo też na początku wspomniałem, że ta reforma, czy te zmiany, które proponujemy, to też większe zwrócenie uwagi na szkolnictwo zawodowe. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o zmianę programową, zmianę też struktury nauczania, szkoła branżowa pierwszego, drugiego stopnia, technikum, ale przede wszystkim włączenie w ten proces przedsiębiorców. Mamy uczyć, mamy kształcić ludzi, którzy znajdą się na rynku pracy. I pewna propozycja jest już w tej ustawie, ale i trwają dyskusje. Fundusz Rozwoju Edukacji Zawodowej, Korpus Fachowców, ścisła współpraca przedsiębiorców z nauczycielami, z samorządami i też z myślą o tym młodym człowieku, że rynek pracy, on wchłonie tych ludzi, których my wykształcimy, a nie jak do tej pory, że były z tym pewne problemy. Ale też warunek jest jeden podstawowy.
że wszyscy wspólnie dołożymy wszelkich starań, żeby tak było. Natomiast czy to jest równanie takie, gdzie jest wiele niewiadomych, czy nie, to zależy na pewno, jak zadamy to pytanie. Możliwe, że jest wiele też niewiadomych, no ale ta wiadoma jest jedna. Uczeń jest najważniejszy. Proszę bardzo. Z mojej strony, bo tutaj na to pytanie rozmawialiśmy w kwestii tego będzie, prawda, jest. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że dla mnie jest bardzo ważne to, co Państwo tu powiedzieliście dzisiaj odnośnie środków na małe szkoły. To jest niezwykle istotne i wybaczcie mi Panowie, ale będę Was trzymał za słowo tutaj. Dlatego, że myśmy w ciągu ostatniego roku dość znacznie stracili środki na subwencji edukacyjnej. Jest to ponad 1 000 000 zł, więc tym bardziej będę pamiętał o tym, co Panowie tu mówiliście, że będą inne pomysły finansowania małych szkół. Zdajemy sobie sprawę, że będziemy trzymani za słowo i staramy się z tych słów, które tutaj padają, wywiązywać. Dlatego dziękujemy również za tą deklarację ze strony Pana Burmistrza. Szanowni Państwo, ja chciałem w tym momencie podziękować serdecznie za merytoryczną i taką rzeczową i taką ciepłą wypowiedź Pana Kuratora. Mam okazję często spotykać się z Panią Kurator, gdyż pochodzi z mojego powiatu i nam jest łatwiej sposób tutaj spotykać się czy rozmawiać na te tematy z Panią Kurator. Natomiast nie spodziewałem się, a właściwie co mnie bardzo zaskoczył Pan Kurator, że w sposób tak merytoryczny, bezpośredni, rzeczowy, ciepły i jednocześnie, można powiedzieć, przekazywał trudne sprawy, bo to nie też trzeba powiedzieć, to nie są trudne sprawy, bo to, co pan poseł Kazimierz Ruska zwrócił uwagę, wchodzimy w nowe rzeczy i na pewno to budzi pewne obawy, na pewno trzeba się do pewnych rzeczy przygotować inaczej, ale myślę, że przy merytorycznej, rzeczowej tutaj współpracy jest szansa na to, że uzyskać i pomoc, i wsparcie po to, żeby przejść przez tą trudną chwilę tej reformy w sposób właściwie merytoryczny. Panie Kuratorze, tą część byśmy zamknęli w jakiś sposób. Byłoby nam miło, gdyby Pan nam towarzyszył, ale też sobie zdajemy z tego sprawę, że Pan ma też kawałek drogi do siebie i nie będziemy wcale mieć nic za złe Panu, gdyby nas Pan opuści, Pan Kurator, ale jak Pan zostanie z nami, to będzie nam miło. Ze względu na tą przypadłość i trochę choroba, która pojawiła się niespodziewanie, to chyba pożegnam Państwa. Będę śledził też sprawy związane z rolnictwem i trzymał kciuki za Państwa. Chciałem tylko powiedzieć na koniec, że kuratorium został powołany specjalny zespół do spraw reformy. Na naszej stronie są telefony i są maile. Można zadać pytanie, jeszcze nie było takiego maila, na który byśmy nie odpowiedzieli. Maile kierowane do ministerstwa. O wiele łatwiej i prościej wysłać do nas, bo ministerstwo i tak przesyła do kuratorium i my odpowiadamy wtedy do Państwa. Trwa to może jeden, może dwa dni, ale na wszystkie informacje, na wszystkie pytania mailowe odpowiadamy. Ja dziękuję bardzo, a Panie Pośle, ja mam tutaj stąd bliżej do domu niż do Rzeszowa, bo ja mieszkam w Krośnie na co dzień, także dlatego dziękuję bardzo. Do widzenia. Że okazki świadczą same za siebie, Panie Kuratorze. Prosimy pozdrowić Panią Kurator. Szanowni Państwo, przewodniczący Tomasz Nowakowski, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest z nami Pani Kierownik Rębisz. Pani Rębisz, która w jakiś sposób też poinformuje nas o sprawach związanych z kasą rolniczego, z funkcjonowaniem kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego. Panie Dyrektorze, żeby nie przedłużać, oddaję Panu głos. Widzę, że było duże zainteresowanie edukacją, ale myślę, że też zostaną rolnicy z nami. Dziękuję serdecznie. Szanowni goście, według rangi pełnionych funkcji, Szanowni Państwo. Wydaje mi się, że mamy początek roku 2017 i to jest ten czas, kiedy powinniśmy troszeczkę powspominać, podsumować rok 2016. I chciałbym podsumować ten rok od strony właśnie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I zacznę od wniosków obszarowych. To był trudny rok z tego względu, że no niestety początek roku zastał nas w takiej sytuacji, a nie w innej. Zastaliśmy płatności zaliczkowe, które były na etapie 97 milionów złotych i staraliśmy się zrobić wszystko, co możemy, żeby te płatności zaliczkowe w tym roku już w kolejnej kampanii wypłacić znacznie szybciej. Myślę, że nam się to udało. Wypłaciliśmy płatności zaliczkowe dla 114 tysięcy beneficjentów ze 116, czyli można powiedzieć, że praktycznie 100%. To jest kwota 333 milionów złotych, więc w porównaniu do tamtych 97 to ta kwota jest znacząco wyższa.
i zmierzamy do tego, żeby w tym momencie wypłacić środki finansowe, już te drugie raty, ostateczne raty płatności, i będziemy zmierzać do tego, żeby wypłacić te płatności do końca lutego. W tym momencie mamy już wygenerowanych, wykonanych w zasadzie 85% decyzji, także jesteśmy, już można powiedzieć, że chylimy się ku końcowi. Mieliśmy także w roku 2016 nabory. Były to nabory m.in. na przetwórstwo w październiku 2016 roku, na rozwój usług rolniczych w listopadzie 2016 roku. I taki bardzo duży nabór to był nabór na modernizację gospodarstw rolnych z wszystkich obszarów. To były obszary A, B, C, D. I te wszystkie wnioski w tym momencie są procedowane. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, co jest dobrego, co jest lepszego. To jest to, że staramy się maksymalizować czas tak, żeby jak najszybciej te wnioski obsłużyć, zweryfikować, podpisać umowy. W zasadzie ten czas w tym momencie, można powiedzieć, na podpisywanie umów, na przykład z modernizacji, skrócił się znacząco. W tym momencie mamy założony termin 80 miesięcy maksymalnie na podpisanie wszystkich umów z wszystkich wniosków, a tych wniosków było ponad 650, więc to są dosyć duże ilości. A jeżeli chodzi o nabory na przetwórstwo, w tym momencie jesteśmy na etapie już również podpisywania umów, a rozwój usług rolniczych w tym momencie jest na etapie preselekcji, na etapie tworzenia listy rankingowej. Tak wygląda rok 2016. Chciałbym odnieść się w tym momencie, co czeka nas w roku 2017, jakie nabory w tym momencie są przewidziane. I tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na to, że powstało coś, czego nie było do tej pory. To jest harmonogram uruchomienia naborów. Tego nie było. Tutaj taka inicjatywa ze strony prezesa Agencji Restrukturyzacji, dlatego że chcieliśmy, żeby każdy mógł w jakiś sposób przygotować się do tych naborów, przygotować swoją dokumentację, gospodarstwo, tak żeby móc wejść w te nabory, no i tego terminu tych naborów nie przegapić. Dlatego też, zgodnie z tym harmonogramem, w marcu tego roku już są planowane dwa nabory. To jest nabór na restrukturyzację małych gospodarstw, to jest, ja może delikatnie rozszerzę, restrukturyzacja małych gospodarstw, dla gospodarstw do 10 tysięcy euro, 60 tysięcy złotych w dwóch ratach płatności. Jeżeli trzeba będzie większych szczegółów, to oczywiście tutaj rozszerzę ten temat. Kolejny nabór planowany w marcu to jest premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, 100 tysięcy złotych, również osoby, które posiadają KRUS, 24 miesiące płacenia KRUS-u. I tutaj oczywiście jest kwestia przejścia na ZUS po realizacji biznesplanu. I również ta premia tutaj jest wypłacana w dwóch ratach, 100 tysięcy złotych. W kwietniu mamy nabór na premię dla młodego rolnika. Także tutaj wydaje mi się, że też to zainteresowanie powinno być znaczące pod tym kątem, że te wnioski dają szansę, dają możliwość beneficjentom już starszym wiekiem przenieść gospodarstwo na młodych swoich następców, którzy to gospodarstwo będą dalej prowadzić i realizować. I w czerwcu mamy przewidziane również dwa nabory. Jeden nabór to jest na modernizację gospodarstw rolnych. Co prawda w tym roku nie będzie naboru na obszar D, czyli na tak zwane racjonalizację. Nie będzie można w tym momencie zainwestować w zakup maszyn, ale będzie możliwość zainwestowania w remonty budynków, modernizację budynków związanych z produkcją świn, produkcją mleka. Także tutaj będzie ta możliwość i to będzie czerwiec. I w czerwcu również będzie możliwość skorzystania z programu na przetwórstwo i marketing produktów. Tutaj będzie można skorzystać na przykład na wyposażenie swojego zakładu w linie przetwórcze. W zasadzie można powiedzieć, że kodów PKD w tym działaniu jest bardzo dużo, więc działalność można w zasadzie prowadzić w każdym dziale, który zajmuje się przetwarzaniem produktów rolniczych. To tak od strony naborów i tego, co czeka nas w tym roku. Oczywiście będą jeszcze nabory, będzie nabór na przetwórstwo duże. Już tutaj beneficjentem nie będą beneficjenci, ale zakłady produkcyjne. To będzie tylko tyle, że nabór ten nie jest przyjmowany tutaj u nas w oddziałach regionalnych, tylko jest przyjmowany w Warszawie.
Także ten nabór jest planowany na marzec i trzeci kwartał 2017 roku. I również, tak jak w zeszłym roku, planowany jest nabór na płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. To będzie również trzeci kwartał. W zeszłym roku ten nabór był we wrześniu i w tym roku wszystko wskazuje na to, że również w tym samym czasie ten nabór będzie. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że w Warszawie powstał zespół do spraw uproszczeń proceduralnych, do spraw uproszczeń działalności agencji. Jestem członkiem tego zespołu, dlatego chciałbym tutaj też przedstawić kilka rzeczy, których udało się zrobić dzięki temu zespołowi. Między innymi jedną podstawową rzeczą to jest to, że udało się dzięki interwencji zwiększyć limit środków na modernizację gospodarstw rolnych z tamtego roku. To było zwiększenie o 60%, więc można powiedzieć, że bardzo duże. Dzięki temu w granicach 150 wniosków więcej będzie mogło mieć dofinansowanie. Także wydaje mi się, że to jest element znaczący. Jeżeli chodzi o modernizację gospodarstw rolnych, również udało się wprowadzić zmiany w rozporządzeniach, dzięki czemu istnieją możliwości dwóch wyjaśnień. Do tej pory był taki czas, że to wyjaśnienie było jedno, więc tutaj wydaje mi się, że to jest dobra zmiana, dlatego że tutaj będzie możliwość tej drugiej szansy, tak zwanej drugiej szansy, zanim ewentualnie podejmiemy decyzję, żeby odmówić płatności w tym wniosku. Kolejne rzeczy, jakie udało się zrobić dzięki temu zespołowi, to między innymi punkty informacyjne w biurach powiatowych i w oddziale regionalnym. Wydaje mi się, że to jest dobra rzecz pod kątem uzyskania informacji. Do tej pory takich punktów nie było. W tym momencie są te punkty wydzielone, te osoby są na obsłudze, są dostępne, można do nich podejść, zapytać. I też staramy się zrobić tak, żeby te osoby miały wiedzę znacznie szerszą. Nie tylko z działalności naszej agencji, ale również na przykład z innych instytucji okołorolniczych, między innymi Agencji Rynku Rolnego czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Staramy się, żeby ta wiedza była i żeby ona była przekazywana i myślę, że to również jest z korzyścią dla naszych beneficjentów. Planujemy również wdrożenie takiego systemu i to już będzie widać w tym momencie we wnioskach obszarowych na 2017 rok. Pojawi się na ostatniej stronie takie pole jak numer telefonu komórkowego i na podstawie tego numeru będziemy wysyłać do beneficjentów SMS-y z przypomnieniami różnego typu. Oczywiście docelowo planowane są przypomnienia na przykład o kończącym się terminie składania wniosków, o kończącym się terminie na przykład na wezwanie do złożenia wyjaśnień, czy o innych naborach, które na przykład będą się pojawiać. Ale to jest, myślę, że w tej kampanii będziemy budować bazę tych numerów komórkowych, a już od przyszłego roku zaczniemy z tego systemu korzystać i te informacje będą do wszystkich beneficjentów przekazywane. Oczywiście do tych, którzy te numery we wniosku podadzą. Zmieniła się również szata graficzna strony internetowej naszej agencyjnej. My wyszliśmy z założenia, że ona była odrobinę mało czytelna. Dlatego doprowadziliśmy do tego, żeby ta strona zmieniła swój wygląd i dodatkowo na tej stronie również pojawił się ostatnio system, tak zwany system zapytań. Tam można, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś, można przez ten system zadać pytanie. Ono trafi do odpowiednich osób merytorycznych, które odpowiedzą na te pytania i myślę, że jest tutaj szansa szybkiego uzyskania odpowiedzi. Oczywiście system infolinii działa nadal. Można tutaj jak najbardziej dzwonić, a to jest taki drugi system, druga możliwość uzyskania dodatkowych informacji. To tak z mojej strony pewnie byłoby wszystko. Oczywiście ja jestem gotowy tutaj na pytania, na odpowiedzi na pytania. Jeżeli takie będą, oczywiście będę się starał odpowiedzieć. I oczywiście dziękuję serdecznie za zaproszenie i cieszę się, że mogłem tutaj być. To my dziękujemy też, że możemy z Państwem się spotkać, porozmawiać, przedstawić właśnie, można powiedzieć, informacje na temat działalności agencji, na temat działalności poszczególnych urzędów. Pan poseł Jan Warzecha, kilka słów w tym zakresie. Szanowni Państwo, pojawiają się informacje w internecie, w mediach, jakoby po przejęciu władzy podnieśliśmy wiek emerytalny rolników. Pewnie Państwo z tym spotkaliście się. To, drodzy Państwo, do 2013 roku wiek emerytalny, jaki był, to Państwo wiecie. Po
wprowadzeniu reformy emerytalnej docelowo od 2018 roku, od 1 stycznia, wszyscy rolnicy, jak i ludzie pracujący w przemyśle, mieli wiek emerytalny mieć do 67 lat. Czyli jednym słowem, to był obowiązek pracy do 67 roku. My przywróciliśmy wiek emerytalny do 65 roku, 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, ale nie ma obowiązku kończyć pracy. Kto będzie chciał, będzie pracował. Drodzy Państwo, w rolnictwie wcześniejszy wiek emerytalny obowiązywał do 1 stycznia 2013 roku. Czyli na przykład ja mam mój brat przeszedł na wcześniejszą emeryturę, ponieważ ukończył 60 rok życia. Kobieta, która ukończy 55 rok życia, miała prawo przejść na wcześniejszą emeryturę do końca 2017 roku. Jak wprowadzono tą tak zwaną reformę, czyli wydłużenie wieku emerytalnego, to był zapis, że od 1 stycznia 2018 roku również tą reformą objęci są rolnicy. Czyli drodzy Państwo, nie my wydłużyliśmy wiek emerytalny, tylko poprzednia ekipa do końca 2017 roku była możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. My przywróciliśmy wszystkim tak, jak było do 65 dla mężczyzn, 60 dla kobiet. Więc nie ma nic błędnego, nie ma co, że tak powiem, jeździć na zebrania wiejskie i oszukiwać się, że to my podnieśliśmy wiek emerytalny. Po prostu, gdyby tamta ekipa zechciała, mogła wprowadzić przedłużenie dla rolników bezterminowo, tak jak to było. To jedna sprawa. Jeśli chodzi o rolnictwo. Drodzy Państwo, ja teraz nie pracuję w Komisji Rolnictwa, jestem w zespole rolnym. Mnóstwo ustaw. Jedna ustawa, do której rzeczywiście w internecie czasem się słyszy, ustawa Prawo łowieckie, ale ona jest związana zarówno z rolnictwem, jak i z ochroną środowiska, to myślę, że senator Zdzisław Kupa coś na ten temat powie. Ale jeśli chodzi o wieś, wspomniany przedtem przez pana posła program Rodzina 500+, tak naprawdę to najwięcej skorzystało na wsi rodzin z programu Rodzina 500+. Dlatego, że około 34% mieszkańców, tak się szacuje, jest objęty tym programem. 1 360 000 dzieci ze środowisk wiejskich korzysta z tego programu. Została podniesiona emerytura dla rolników do 1000 zł. To średnio ile dla jednej osoby mniej więcej podwyżka? Około 200 zł chyba, jak go dobrze kojarzę. Około 200 zł. Podwyższyliśmy kwotę akcyzy na paliwa do 1 zł, do złotego za litr. Umacniamy polskie rolnictwo. Drodzy Państwo, zostały poprzez aktywność dyplomacji polskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa zostają otwierane 23 nowe rynki zbytu dla produktów. Oczywiście to nie od razu będzie ożywienie, bo na przykład w tej chwili, jeśli chodzi o mleko w proszku, to by byłaby otchłań. Chińczycy potrzebują takiej ilości, że my nie mamy na tyle mleka, żeby zaspokoić ich zapotrzebowanie. Ale między innymi inne produkty, owoce i warzywa. Nie uzależniamy się już tak od Rosji. Ja kiedyś, jak pracowałem w Komisji Rolnictwa, mieliśmy wyjazdowe posiedzenie do takiej miejscowości, pięknie się nazywa Całowanie pod Warszawą, gdzie cała miejscowość, można powiedzieć tak w przenośni, była pokryta szkłem, czyli jednym słowem szklarnia obok szklarni. I jak mieliśmy spotkanie później po obejrzeniu sobie tych niektórych gospodarstw, to dowiedzieliśmy się, że w 90% bazują na rynku rosyjskim. Co się stało? Zaciągnęli kredyty na te szklarnie, potężne kredyty. Rynek się załamał i tak nierozważna polityka, czyli oparcie swojej sprzedaży, swojego zbytu na jednym odbiorcy do tego doprowadza. Czyli jest potrzebna dywersyfikacja. Ten rząd poprzez Ministerstwa Spraw Zagranicznych tworzy nowe podmioty. Polska Agencja Inwestycji, przedtem była Inwestycji Zagranicznych, teraz jest, no taką podobną nazwę ma, ale będzie podlegać pod Ministerstwo Rozwoju. I za zadanie będzie miała
szukać nie tylko szukać rynku zbytu na polskie produkty, ale również szukać możliwości dla polskich inwestorów. I jest to w trakcie tworzenia. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten podatek, o którym wspomniałem, od hipermarketów, on jest jakby w fazie tajenia, ale pracowaliśmy w ustawie niedawno nad ustawą, która umożliwia równe szanse dla dostawców żywności do sklepów. Jak Państwo wiecie, pozycja hipermarketu jest uprzywilejowana. Żeby towar mógł się znaleźć na półce, są tak zwane opłaty półkowe. Te opłaty wynoszą 100-150 tysięcy złotych, czyli przykładowo jest tutaj z nami producent żywności, przetwórstwa mięsnego. Gdyby zechciał sprzedać w Carrefourze swoje wyroby, kiełbasy, swoje przetwory, to musiałby zapłacić opłatę półkową. My poprzez ustawę chcemy temu zapobiec, przeciwdziałać. Nie będzie takich możliwości już, nie będą miały hipermarkety takich możliwości. Sprawa terminów płatności. Wydłużali nawet do 3 miesięcy termin płatności dla polskich dostawców. Takie rzeczy są nie do przyjęcia. I wiele, wiele innych. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, odniesiemy się do konkretnych może spraw, bo tu trudno mówić tak ogólnie. Jeśli chodzi o rolnictwo, to jest tutaj bardzo, bardzo wiele do powiedzenia, ale ja myślę, że Pan Senator teraz powie coś o tej ustawie Prawo łowieckie. Myślę, że w sprawie łowieckiej na razie nie ma co mówić, bo jedno została, Prawo łowieckie dopiero się tworzy. Jest na etapie prac pod komisji sejmowej, także jest, można powiedzieć, analiza, jak, bo tu szczególnie zaznaczył poseł Prawo łowieckie pod kątem wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie. Tam trwa analiza, jak kto szkody łowieckie ma wypłacać. Tych szkód łowieckich w tej chwili jest na poziomie 200-300 milionów, w granicach 250 milionów strat w ciągu roku. Te szkody łowieckie były wypłacane przez koła łowieckie. Natomiast gdybyśmy przyjęli ustawę, która nakładała taki obowiązek przeprowadzenia szacowania szkód przez Skarb Państwa, czyli przez wojewody. Wojewoda miał w planie przyjąć odpowiednią ilość urzędników i fachowców, którzy znają się na szacowaniu szkód, po to, aby te szkody łowieckie wypłacać. Okazało się, to jest za drogie dla Skarbu Państwa. Jeśli mówię tutaj o przygotowaniu całego aparatu urzędników do szacowania tych szkód. Wobec powyższego są nowe pomysły na to, aby przy mniejszych kosztach organizacyjnych te odszkodowanie były wypłacone, ale w tej chwili trwają prace, jak mówię, w komisji, podkomisji sejmowej, w komisji środowiska. Szanowni Państwo, otworzę dyskusję, jeżeli chodzi o sprawy wsi i rolnictwa. Jest Pani Rębisz chętnie odpowie na pytania związane z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jeżeli takowe będą, ale tam Pan prosił o głos, proszę bardzo. Tak po kolei, nie ma ograniczeń czasowych. Przedstawiłem się już z imienia i nazwiska. Powiedziałem, że od kilkunastu lat prowadzę własną działalność gospodarczą, ale również od trzeci rok prowadzę małe gospodarstwo rolne, więc jestem, jak widać, młodym rolnikiem. I w związku z tym mam kilka takich pytań, kilka spraw. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że wiele spraw poszło w dobrym kierunku. Jestem z tego zadowolony, o co konkretnie chodzi, to za chwilę powiem. Ale na początku chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz, że nie proszę o dotacje, o jakieś przywileje, tylko proszę o stanowienie, proszę panów parlamentarzystów, przede wszystkim o stanowienie prostych i klarownych przepisów prawnych, przepraszam, też jestem zachwycony, które będą mi pozwalały na spokojne prowadzenie mojej działalności bez stresu, czy ja wszystko wykonam zgodnie z prawem, czy nie muszę się obawiać, powiedzmy, pewnych tutaj jakichś konsekwencji ze strony Urzędu Skarbowego, czy innych instytucji. Ale przede wszystkim, co mnie najbardziej nurtuje i o co mi chodzi. Ekologia. Ekolodzy alarmują,
A ja się boję tego, że chcą doprowadzić do tego, co dzieje się w naszym sąsiednim województwie, w województwie małopolskim. Mianowicie wprowadza się zakaz palenia węglem. Chcą wprowadzić zakaz palenia paliwami stałymi, nawet w kominkach. Do czego to prowadzi? Myślę, że u nas nie dojdzie do tego i że panowie tą sprawę doskonale rozumieją. Ja myślę, że tu chodzi tylko o to, że zależy komuś na tym, żeby jednak ten polski węgiel był nieeksploatowany oraz no, producenci specjalnie jakichś pieców chcą sobie kupić ustawę i uzyskać powiedzmy jakiś monopol na produkcję i sprzedaż tych pieców. Poza tym doszły mnie słuchy, że no może ta władza obecna jest przeciwna temu i bardzo bym się cieszył, ale poprzednia ekipa chciała wprowadzić opłaty za użytkowanie wody nawet z własnych studni. Do czego by to doprowadziło? Przecież to jest dar Boży, który nie powinien być w jakiś sposób przydzielany ludziom przez ludzi. Ja rozumiem, jeżeli jest wodociąg, to oczywiście płaci się za budowę wodociągu, za tą dystrybucję, za obsługę, ale jeżeli ktoś ma własną studnię, to jak może płacić komuś za użytkowanie tej wody, która nie jest własnością nikogo, tylko jest własnością ogólnoludzką. To jest, no cieszę się bardzo, że zostały zliberalizowane przepisy, jeżeli chodzi o wycinkę drzew. Po prostu uważam, że trzeba chronić. Ja mogę się pochwalić, że no, wybudowałem dom, mam dwóch synów i posadziłem w życiu około 1000 drzew. Z czego bardzo dużo w tej chwili rośnie, z czego trochę wyciąłem i które chciałbym jeszcze wyciąć, które powiedzmy będą mi służyły. Jeżeli ja w młodości te drzewa posadziłem, to mam nadzieję, że teraz powinienem z nich korzystać. A do tej pory musiałem prosić odpowiednie urzędy o zezwolenie wycinki takiego lub innego drzewa. Oczywiście nie mówię, że nie uzyskałem tej zgody, bo uzyskałem tą zgodę, ale czy to nie jest w jakiś sposób żenujące, że my musimy prosić o coś, co jest naszą własnością i powiedzmy o co dbaliśmy przez całe życie i teraz, jeżeli chcemy z tego skorzystać, to po prostu, no oczywiście ta sprawa została teraz liberalizowana, ale tu mówię, ekolodzy znowu biją na alarm, żeby tą ustawę cofnąć. I wiem, że każdy, kto racjonalnie gospodarzy drzewem, swoim w ogóle obejściem, to nie będzie ciął wszystkiego w pień, tylko oczywiście zrobi to z umiarem i właściwie. Następna rzecz, obrót ziemi. I tu mi się pewna ustawa nie podoba. Mówię, że jestem rolnikiem, bo udało mi się nabyć 3 lata temu gospodarstwo rolne. Gdybym w tej chwili chciał nabyć to gospodarstwo, to właściwie nie miałbym szans, bo nie jestem z wykształcenia rolnikiem, ale jestem fascynatem rolnictwa i w tej chwili wspaniale mi się w tym gospodarstwie pracuje i myślę, że będę dalej to gospodarstwo chciał rozwijać. No i wydaje mi się, że jest wiele ludzi takich, którzy mieszkają w mieście, powiedzmy, i chcieliby się przeprowadzić na wieś, nabyć gospodarstwa i prowadzić jako gospodarstwa ekologiczne bądź gospodarstwa agroturystyczne i w tej chwili mają zamkniętą drogę. To chyba na razie, aha, tutaj to jest sprawy takie mało może istotne, ale pewne prawo budowlane. Ja starałem się o budowę nowego warsztatu i po prostu uzyskałem zgodę. W tej chwili jestem już na etapie budowy, ale 2,5 roku drogi przez mękę. Wydawać by się mogło, że przepisy były klarowne, proste, a jednak trwało to 2,5 roku. Oczywiście wszystko to było w czasie poprzedniej ekipy. I w tej chwili mam nadzieję, że wiele spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na budowę warsztatu myślę, że zostanie uproszczonych, zliberalizowanych. Jeszcze takie drobne sprawy, jak wracając do tego opalania drzewem, węglem, nie wiem czy panowie się orientują, mam nadzieję, że tak, ale chciałem przypomnieć, że powiedzieć, że ogrzewanie domu, mieszkań prądem elektrycznym
potrzebuje 3 razy więcej węgla spalonego w elektrowni, niż pogrzewalibyśmy to mieszkanie bezpośrednio węglem. Powiedzmy sobie, że ten cały smog i cały ten alarm wokół tego, to zatrucie powietrza nie jest powodowane paleniem węglem, paleniem drewnem, tylko to jest powodowane paleniem, no powiedzmy, tworzyw sztucznych, którzy tam nieuczciwie spalają te tworzywa, ewentualnie z wielu jeszcze innych czynników, które wpływają na to, że mamy to wiecze zanieczyszczone. Ale znowu nie jest tak źle, bo mam znajomych, którzy mieszkają w Krakowie i twierdzą, że nigdy nie było tak czystego powietrza w Krakowie jak teraz. A co się dzieje? Także to naprawdę jest sprawa do zastanowienia i brońmy się przed tym, żeby to nie objęło całej Polski. To co wtedy? Wtedy staniemy się uzależnieni od gazu czy od prądu, a teraz nie najgorzej jakakolwiek awaria, a my nie będziemy mieć pieców do opalenia węglem czy drzewem. To może na pewno jeszcze wiele takich spraw by było, ale no może nie będę więcej czasu zajmował. Niektórym wydaje się, że są to sprawy mało istotne. Może większości ludzi to nie dotyczy, bo mieszkają w blokach, mieszkają, mają centralne ogrzewanie gazowe i tak dalej. Ale ludzie, którzy mieszkają na wsi i którzy powiedzmy mają swoje gospodarstwa, mają swoją, że tak powiem, energię, dla tych ludzi jest to bardzo ważne. I jeszcze jedna sprawa tutaj, a propos rolnictwa. Pamiętam jeszcze jako dziecko, kiedy jako taką roślinę osłonową wsiewało się w kapustę w inne rośliny konopie. Chodzi o konopie sierne, nie o konopie indyjskie. I nie wiem dlaczego u nas w tej chwili konopie sierne, te, które były dawniej uprawiane, są identyfikowane z konopiami indyjskimi. I w ogóle no są tam podobne jakieś przepisy, które zezwalają na uprawę tych konopi, trzeba zgłaszać i tak dalej, ale chciałbym po prostu się dowiedzieć konkretnie, jak to wygląda. Mi nie chodzi o żadną uprawę tych konopi, żeby jakiś tam na specjalnym poletku te konopi uprawiać, tylko po prostu, żeby je wsiać jako roślinę ochronną przed szkodnikami dla innych roślin. W kapuście, czy powiedzmy w ziemniakach, czy jeszcze w innych roślinach warzywnych, te konopie stanowią wspaniałą roślinę osłonową, a nie są to konopie, które mają narkotyk, które mają tu marihuanę, prawda? Jeżeli to tam jest ułamek procenta tej marihuany. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że miałem okazję udzielić Panu odpowiedzi. Ostatnio na Komisji Senackiej Środowiska mówiliśmy o... Niech Pan usiądzie, proszę usiąść spokojnie, bo... To i Pan nie usiądzie. Nie, proszę usiąść naprawdę. Wie Pan co, ja naprawdę nie lubię siedzieć, gdy ktoś do mnie... Ale Panowie tam z tyłu nie widzą, bo to w porządku. Była mowa właśnie o piecach, o spalaniu węglem. I nikt nie zakazuje palenia dobrej jakości węglem. Okazuje się, że do Polski sprowadza się również węgiel byle jakiej jakości, bardzo słabej jakości, słabo energetyczny, który zamiast palić kopci. I chodzi o to, żeby nie palić takim węglem, żeby nie palić też pyle czym, bo jeżeli się pyle czym pali różnego rodzaju śmieciami, plastikami, to wtedy powstają te dioksyny, powstaje ten smród, smog i sąsiedzi i nikt nie chce tego praktycznie wąchać, ani w pobliżu takich można powiedzieć, komina przebywać, gdyż jest to nieodpowiedzialne. W tej chwili wchodzą piece nowoczesne, które mają właśnie przyczyniać się do tego, że to spalanie będzie bardziej ekologiczne, bez wydzielania tych, można powiedzieć, pyłów. Tu chodzi o pyły 2,5 mikrometra i 10 mikrometrów, gdyż pyły 2,5 mikrometra generalnie przenikają bezpośrednio do krwobiegu, a te pyły cięższe, większe, 10 mikrometrów, one w jakiś sposób osadzają się na płucach i są szkodliwe dla ludzi. Chodzi cały czas o to, abyśmy przeciwstawiali się, abyśmy robili wszystko, aby chronić właśnie obywateli przed tego typu zanieczyszczeniami i te piece, o których się mówi, mają właśnie ten problem rozwiązać. Nie tak dawno, bo bodajże chyba w listopadzie ubiegłego roku przyjechali Czesi też do Senackiej Komisji Środowiska, gdyśmy na ten temat rozmawiali, bo Czesi też ten problem mają i tu chodzi właśnie o to, żeby tak się przygotować i tak ten problem rozwiązać poprzez ewentualne dopłaty do zmiany pieca, do zmiany sposobu ogrzewania, po to, żeby ludzi zachęcić do właśnie bardziej
efektywnego ekologicznie ogrzewania domów. Pan poruszył temat opłaty za wodę. Nie słyszałem o tym, żeby były opłaty za wodę za studnie. Była mowa o tym, że będą opłaty za powierzchnię wodną stawów i wtedy też można powiedzieć, ci, którzy hodowcy ryb protestowali dosyć mocno, wyjaśnialiśmy tą sprawę. Ministerstwo wyjaśniało wprost, że nie będzie taki opłat, o jakim była mowa, bo tam była mowa o to 8 tysiącach bodajże hektara opłaty, ale to tylko był znowu jakiś sygnał, który dotarł do obywateli poprzez jakiś dziwny przekaz, który był niezrozumiały dla nawet Ministerstwa Środowiska. Jeżeli chodzi o sprawy związane z procedurami, o których Pan wspomniał w zakresie rolnictwa i o sprawy związane z obrotem ziemią. Rzeczywiście ta ustawa w sposób radykalny ogranicza handel ziemią. To wiemy o tym się mówi, my o tym wiemy, nawet wczoraj byłem na 36. rocznicy podpisania porozumień Szczytsko-Rzeszowskich. Rolnicy przyjechali z różnych stron Polski i jest taka sytuacja, że właśnie to ograniczenie, można powiedzieć, sprzedaży ziemi przez rolników często skutkuje tym, że nie poprawia się czasami agrarna struktura, nie zwiększa się powierzchni upraw. W pańskim przypadku rozumiem, pan by chciał dokupić jeszcze ziemi, ewentualnie proszę powiększyć swoje gospodarstwo i ta możliwość istnieje, ale od ewentualnie sąsiada. Nie? Trzeba przejść pewne procedury, które w jakiś sposób pozwolą panu tą ziemię kupić. Może pan kupić ziemię, bo jako będąc rolnikiem nie ma pan ograniczeń w zakupie specjalnie ziemią, tylko oczywiście trzeba w jakiś sposób uzyskać zgodę od Agencji Nieruchomości Rolnych. Agencja Nieruchomości Rolnych monitoruje obrót ziemią w tym momencie. I tutaj Agencja Nieruchomości Rolnych nie robi przeszkód w sprzedaży ziemi, w nabywaniu ziemi przez rolników, jeżeli chce ktoś kupić sobie ziemię na powiększenie swojego własnego gospodarstwa. Agencja nie robi takich problemów i myślę, że też nie będzie robiła nikomu tych problemów. Jest problem, bo mi uciekło, tak, bo jestem przy tym temacie. A jak wygląda sprawa zbytu, powiedzmy, nieruchomości powyżej 2 hektara, poniżej hektara? Jeżeli jest jedna nieruchomość w całości, budynki... Już nie jest to gospodarstwo rolne, w świetle prawa to jest poniżej hektara, ale ograniczenia z tego, co dobrze wiem, może źle wiem, dotyczą do 2 hektara. Ograniczenie dotyczą do 30 arów w tym momencie. Do 30 arów, bo jeżeli ma pan działkę rolną poniżej 30 arów, może pan tę działkę sprzedać, można powiedzieć, nie ma tu ograniczeń. Jeżeli jest powyżej 30 arów, wtedy są te ograniczenia i wtedy trzeba uzyskiwać zgodę na sprzedaż tej działki. Jeśli jest to działka zabudowana, to jest sprzedawana normalnie. Jeżeli to jest normalnie na działce stoi dom, no to pan może to sprzedać. Tu ograniczę w tym momencie, nie słyszałem, żeby były. I nie dotyczy tylko ziemi rolnej, nabywaniu w obrocie ziemi rolnej. Tu są te ograniczenia. Jeśli chodzi o procedury, które pan wspomniał, kiedyś byłem kilka lat temu, za poprzedniej kadencji w Agencji Rynku Rolnego i tam jeden z dyrektorów mówił mi tak, zgadnij, procedur obowiązuje tutaj u nas w Agencji Rynku Rolnego. Ja miałem powiedzieć, że tak z 500 procedur, ale się tak wstrzymano, powiedz ile. Mój 15 tysięcy. Później pytałem jednego z wiceministrów tam ówczesnego rządu, no i pytam się, czy pan myślał coś z tym zrobić, żeby tych procedur tyle nie było. No mówił, że planują, myślą robić i do tej pory się nie zrobiło. Ale słyszę, że dyrektor obecny tutaj Nowakowski jest, można powiedzieć, w ekipie, która podejmuje działania, aby te procedury zmniejszyć. Myśmy wchodząc do Unii Europejskiej w 2004 roku tak ograniczyli możliwości, można powiedzieć, funkcjonowania przy składaniu wniosków. Pani tu Zosia siedzi z Kurska, to wie dokładnie, jak to wygląda, że wszystko trzeba opisać. I wszystko musiało być opisane dokładnie, gdzie jest siano, gdzie jest stodole, gdzie jest słoma. To wszystko musiało być precyzyjnie opisane, bo jeżeli nie była zachowana procedura, no rolnik mógł ponieść karę z tego tytułu, gdyby nawet otrzymał taką notację. W tej chwili wiemy o tym, podjęty jest wysiłek i pan dyrektor Nowakowski jest w tym zespole, by się coś więcej na temat powie i na te kolejne pana problemy pan poruszył. Dziękuję. Z tym właśnie tych uproszczenia przepisów.
Nie ukrywam i potwierdzam tutaj słowa senatora, że jak najbardziej ilość procedur w Agencji również Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest ogromna, a poza tym jest jeszcze jedna tendencja, która jest no, bardzo złą tendencją. To jest tendencja taka, że jeżeli tworzyło się jakieś zmiany w procedurach, to nie były to zmiany, powiedzmy, wycinało się część i się modyfikowało, tylko one były narastająco tworzone, więc one z czasem nabierają ogromnych rozmiarów. I rzeczywiście tutaj potwierdzam, że tych procedur może być nawet w granicach do 1000 w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podejmujemy w tym momencie działania takie, żeby starać się zrobić tak, żeby te procedury były czytelne, żeby skrócić jak najbardziej przebieg tej dokumentacji, która jest pomiędzy beneficjentem a Agencją Restrukturyzacji i do tego pomalutku, małymi krokami zmierzamy. Na razie zajęliśmy się obsługą przesyłu dokumentacji po podpisaniu umowy dokumentacji wekslowej. I tutaj na ten moment już nam się tutaj udało skrócić te przebiegi. Ja myślę, że jeżeli ktoś tutaj te umowy podpisywał i te weksle będzie później otrzymywał, to odczuje to już, dlatego że nie wysyłamy zapytań, nie pytamy, czy on chce odebrać to osobiście, czy mamy mu to przesłać, tylko od razu przesyłamy te dokumenty i już ta ścieżka jest znacząco krótsza. Wydaje się, że ta zmiana nie jest duża, ale tak naprawdę ona powoduje znaczne ilości oszczędności nie tylko czasu beneficjentów, którzy muszą przyjść i pewne rzeczy oświadczać, ale również oszczędności finansowe na podstawie po prostu wysyłanej korespondencji do beneficjentów. I wydaje mi się, że w ramach działania tego zespołu z czasem te procedury będą usprawniane i będą łatwiejsze dla beneficjentów. Chciałem się jeszcze odnieść króciutko do ekologii. Co prawda nie w formie tutaj tych zanieczyszczeń, tylko chciałem się odnieść od strony naszej agencji, ze względu na to, że akurat ekologia dla nas jest bardzo ważna, szczególnie na Podkarpaciu. My oczywiście wspieramy tutaj ekologię w ramach programów rolno-środowiskowych i tutaj oczywiście we współpracy z jednostką certyfikującą udzielamy pieniążków dla beneficjentów, ale również chciałem zwrócić uwagę właśnie na ten program, o którym wcześniej wspominałem, czyli to tak zwane przetwórstwo produktów rolnych. I to moim zdaniem jest bardzo ważny temat pod kątem tego, że tutaj inwestujemy w przetwórstwo tych produktów, które jesteśmy w stanie w naszym gospodarstwie wytworzyć. A jeżeli to połączymy z gospodarstwem ekologicznym, z jednostką certyfikującą, to wydaje mi się, że właśnie tego na naszym Podkarpaciu tutaj potrzebujemy. Ja chciałem tylko dodać, że na ten moment z tego, co się orientuję, mamy najwięcej w Polsce zarejestrowanych produktów regionalnych, tych takich, można powiedzieć, staropolskich, które wydaje mi się, że są naszą historią właśnie naszego Podkarpacia. I jeżeli będziemy korzystać z tych programów przetwórczych, myślę, że jest szansa, żeby pojawiły się te nowe produkty, które tutaj do naszego regionu, wydaje mi się, są bardzo istotne. Jeszcze jedna kwestia, oczywiście ja to potwierdzam, co pan tutaj pytał odnośnie tych naszych konopi siewnych. Rzeczywiście tak jest. Pomimo to, że konopie siewne mają bardzo niski współczynnik zawartości THC, to jednak mimo wszystko potrzebne są zgody na to, żeby uprawiać. Ja znam taką produkcję, jest ona akurat w moim terenie i wiem, że rzeczywiście tam zgody na tą produkcję były potrzebne, aczkolwiek rzeczywiście te konopie jakoś nie są, no nie można powiedzieć, że są narkotykiem ze względu na te niskie zawartości. Oczywiście o konopiach indyjskich nie mówimy. Ja mam nadzieję, że uda się tą sprawę z czasem wyjaśnić. Oczywiście będziemy procedować to dalej. Te pomysły będziemy przedstawiać również przez nasz zespół. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Chciałem poruszać. Nie będę mówił o niskich cenach na płody rolne, bo dostanę odpowiedź, że to jest oczywiście rynek reguluje, ale gospodarstwa, zwłaszcza te rozdrobnione gospodarstwa, jakie mamy tutaj na terenie gminy Jedłowa, Brzostek, są naprawdę mało dochodowe i każde dodatkowe obciążenie to jest problem. Takim problemem właśnie wynikły w związku ze sprawą ASF. W momencie, kiedy się pojawił pomór afrykański, został wprowadzony obowiązek wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt w okresie przemieszczenia. Jest to zrozumiałe. Z tym tylko, że choroba ta zwalczana jest z urzędu, więc koszty powinny być ponoszone przez Skarb Państwa.
a tutaj zostało złożone to na barki rolników. Wydaje się, że to może nie są duże kwoty, ale od 1 do 10 sztuk trzody, będę mówił tu akurat o trzodzie, od 1 do 10 sztuk jest to kwota 10 zł. To jest prawie równa się zyskowi z tej sztuki. Izby rolnicze wnioskowały, rolnicy przez izby rolnicze, przez związki wnioskowały o to, żeby zdjąć to z bark rolników i żeby to było przez Skarb Państwa regulowane. Na razie widzę, efekt jest taki, że planuje się 100% podwyżkę. Już mówi się od 18 do 22 zł, nawet za jedną sztukę. No jest to bardzo poważny problem. Druga sprawa, w związku z tym ASF był planowany odstrzał interwencyjny dzików, bo one są głównym nosicielem tej choroby. No jak na razie to sprawa chyba jest tylko na papierze, bo w terenie się tego nie obserwuje. Dziki jak robiły szkodę, tak robią. Jest to z tym związany drugi właśnie problem. Tu pan senator mówił, że w prawie łowieckim na razie się nic nie zmieniło. Populacja zwierząt dzikich się nieprawdopodobnie zwiększyła. Podchodzą one już pod gospodarstwa, co dawniej tego się nie spostrzegało. I w związku z tym właśnie należałoby tu i ten odstrzał interwencyjny przeprowadzić i prawo łowieckie też zmienić. Dziękuję bardzo. Duże obciążenie, jeżeli tak jest, jak pan mówi, a tak jest. Ja postaram się tutaj z kolegami posłami ten temat poruszyć na spotkanie z ministrem rolnictwa. Myślę, że taki zespół rolny będzie zorganizowany w tym tygodniu, bo jesteśmy i Senat i Sejm obraduje, to z reguły zespół rolny się spotyka. Zwrócimy uwagę na to, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło, no bo nie można rzucić rzeczywiście na małego rolnika do takiej odpowiedzialności, która jest dosyć duża, bo 10 zł sztuki to nie jest to mało przy niewielkiej dochodowości. Pan poruszył jeszcze temat, na końcu mi umknął w tym momencie. Dzików. Było liczenie dzików. Okazuje się, że założenie było takie, żeby na tej ścianie wschodniej, gdzie nastąpiło jakby zakażenie ASF-em sztuk i dzików i później na Podlasiu świń, te ogniska ASF-u się pojawiły. Minister rolnictwa zarządził, aby ilość dzików zredukować do 0,5 sztuki na 1 km kwadratowy, czyli na 2 km kwadratowych miał być jeden dzik. I z tego co wiem, z tych ostatnich liczeń, bo koła łowieckie były do tego zobligowane, aby przeprowadzić liczenie dzików. I na tej ścianie wschodniej u nas jest bodajże chyba, nie wiem czy nie, 0,3 dzika na kilometr kwadratowy, a tutaj w głębi, w okręgu rzeszowskim jest 0,40 bodajże 3 dzika na kilometr kwadratowy. Także ta redukcja nastąpiła. Mamy świadomość też, że w jakiś sposób te dziki łączą się w atachy i atakują, czy podchodzą blisko domów i ten problem trzeba niejednokrotnie rozwiązywać i rozwiązać. No ale no te zwierzęta funkcjonują, żyją i trzeba się zastanowić też nad tym, jaki model łowiectwa przyjąć, żeby nie wyrządzały szkód w taki sposób, jaki wyrządzają. Ja przepraszam, jeszcze tylko dodam, bo z tym liczeniem to był trochę taki chyba niewypał, bo dzik taka bestia, że nie czeka, żeby go policzyć, tylko się przemieszcza po 40 km dziennie i w momencie liczenia go nie było, ale jak się w pola wyjdzie, to jest tak zryte nieprawdopodobnie, że ich jest naprawdę 10 razy więcej, jak to, co policzono. Marek Leja, Sołty Zielonej Dolny. Wie pan co, to jest tak sprawa z tymi dzikami. Tam koła łowieckie, zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa. I jeżeli koła łowieckie będą miały płacone za jednego dzika 4 zł za kilogram, to który myśliwy będzie szczerze? A złoty czyta ile nabój i ile chodzą. I oni nie strzelają tych dzików. I oni przez to przychodzą. Musi być pieniądze na to i będzie spokój, sprawa załatwiona. Z dzikami.
jestem przekonany, że te dziki są strzelane tam dzików w tej chwili naprawdę, ja podejrzewam, jest tyle, co jest. Natomiast problem polega na tym, że te dziki się przemieszczają, że one się przemieszczają watahami. I dziś on, taki dzik potrafi przelecieć, no można powiedzieć, kilkanaście kilometrów w ciągu jednej nocy, czy w ciągu jednej, i on wtedy zbuchtuje, zryje i zniszczy, rzeczywiście szkody wyrządza. No to, tak na tą chwilę wygląda. Natomiast wiem, że myślę, że tutaj trzeba będzie jakieś spotkanie zrobić też z łowczymi po to, żeby przybliżyli temat z rolnikami, bo te rozmowy się toczą. Chcą nawet niektórzy gronić, żeby dać pieniądze na przykład na ogrodzenie siatką leśną, tylko żeby sobie rolnik zabezpieczał, pilnował tej siatki leśnej. I tutaj trzeba znaleźć złoty środek do tego, żeby... Że, tak? Panie senatorze, tak jak dawniej za lisa opłaciło go złapać, nie było lisu, a teraz nie płacą za skórki nic i za dzika też nic. No płacą, koło dostaje 4 zł za kilogram. No za kilogram dzika, a dzik ma, tego mięsa jest 60 kg i przyjdzie mu z Jodłowej na przykład jechać do Dębicy i jeszcze go bada. Będziesz pan jechał? Nie będziesz pan jechał. Tak mówią, no mówię panu. I za badanie jeszcze zapłacić. Jeszcze na miejscu go... Cena dzika musi być za mięso. Cena. Albo jakaś... Szanowni państwo, ja mam... Przeszło 60 lat. Za 50 lat mieszkałem w Jaduszkowicach i nigdy nie widziałem dzika. Przez ostatnie 4-5 lat to po prostu po 10, po 15 dzików bez problemu widzę. I ja bym to porównał tak z oszczałem dzików, bo pani premier Beata Szydło z 8 miesięcy powiedziała, ile to tysięcy ma być wystrzelane. Z analizy przyrostu dzika wynika, że więcej ich się po prostu urodzi, niż się odszczeli. I to bym tak porównał jeszcze do drugiej, takiej jakby zmianki ze słynnych leków dla seniorów. Mam mamusię, co ma 97 lat i choroby ma różne. I szanowni panie senatorze i panowie posłowie, mamusia ma 98 lat, i jeszcze nigdy nie skorzystała z żadnego leku dla seniorów. Jak to wygląda, ja doskonale wiem, bo nie będę tu wszystkim opowiadał. To jest czysta fikcja, jak dziki, tak i leki. Dziękuję bardzo. Jeszcze na temat tych dzików to mu powiem, bo nie ma tutaj starosty, nie ma starosty, nie ma starosty, ale jest plan tak zwany odstrzału dzikiej zwierzyny się robi. Każde koło musi taki plan odstrzału dzikiej zwierzyny zrobić, to panowie wójtowie, wójt czy burmistrz wiedzą o tym. I ten plan musi opiewać, na przykład jest w tym planie przewidziane, ile należy poszczególnych gatunków zwierzyny odstrzelić. I wtedy ten plan, koło ma obowiązek, że zostanie zatwierdzony, musi zrealizować. Jeżeli nie zrealizuje, płaci koło karę. Dlatego tak wygląda gospodarka łowiecka. Być może są rzeczywiście w niektórych miejscach źle policzone, to wiem, że mówiono mi, tłumaczono mi w ten sposób, tym się interesowałem, że wykorzystuje się różnego rodzaju metody statystyczne do obliczania populacji dzika, mimo to, że te dziki przemieszczają się i były liczone w takim okresie i w takim miejscu, gdzie były liczone, kiedy kukurydza jeszcze była na polach i mogła się tak te dziki po tej kukurydzy chować. Wiem, że też przechodzono, ci, którzy liczyli te dziki, przemieszczali się po tej kukurydzy, straszyli, używali różnego rodzaju środków odstraszających, żeby te dziki policzyć. Ja mówię o faktach, jak o cyfrach, które zostają podane oficjalnie do publicznej wiadomości, ile tych dzików w poszczególnych miejscowościach jest. Być może należałoby podjąć rozmowę poprzez wójtów czy burmistrzów, czy starostę, żeby ten plan odstrzału na przykład dzika zwiększyć. Bo wtedy, gdyby się być może zwiększył ten plan odstrzału dzika, doszło do takiej sytuacji, że te szkody byłyby znacznie mniejsze. Wiem z drugiej strony też, że pracuje komisja, podkomisja łącznie w tej chwili z lasami na temat wypłaty odszkodowań za szkody popełnione przez zwierzynę leśną. I te dyskusje trwają. Mam nadzieję, że szybko się zakończą i ten temat zostanie w sposób zdecydowany wyjaśniony.
Proszę, ja jeszcze odnośnie, pana już nie ma, ale odnośnie tych leków. Więc 1149 pozycji jest wpisane na, jeśli chodzi o te leki dla osób w wieku podeszłego. W pierwszych, tylko w pierwszych półtora miesiąca skorzystało z tego programu 1 100 000 osób, a wydano ponad 4 miliony opakowań. Drodzy Państwo, no tak się zdarza, moja mama też nie trafiła ze swoim lekiem. Akurat musi kupować i to jeden lek z pełną odpłatnością. Ale wiele ludzi z tego korzysta i ja kiedyś miałem okazję być w takiej aptece w Rzeszowie, niedaleko dworca, gdzie dosłownie kolejka była taka jak za czasów PRL-u po wędlinę czy po jakiś atrakcyjny towar. Także działa to, oczywiście nie wszystkich obejmuje. Proszę bardzo, czy pan wójt będzie powoli kończyć. Tak, ja jeszcze na koniec już nie jako wójt, może inaczej. Jako wójt i jako przewodniczący konwentu burmistrzów i wójtów w imieniu wszystkich samorządowców tutaj powiatu dębickiego chciałem zasygnalizować problem ekologii. Dużo mówi się o ekologii, o produkcie regionalnym, o czystym Podkarpaciu. Jednak za mało pieniędzy mamy nie tylko w regionalnym programie operacyjnym, jak również w podkarpackim programie wspierania obszarów wiejskich, zwłaszcza na wykonanie kanalizacji i wodociągów w obszarach pozaaglomeracyjnych. Tam koszty są dosyć duże. Dużo dzisiaj też mieszkańców, przynajmniej z naszej gminy, z gminy Brzosty, gminy Brzyska, chce skorzystać z OZE, czyli odnawialne źródła energii. Mówimy tutaj o układach solarnych, o układach fotowoltaicznych. Te programy powinny mieć sukcesywnie zwiększane środki. Ja widzę, jakie dzisiaj jest zainteresowanie. Tak jak rozpoczynaliśmy ten szwajcarski program, to w gminie Jodłowa mieliśmy przyznanych 92 lub 4 instalacje. Ciężko mi było zebrać 50 osób. Na dzień dzisiejszy mamy wykonanych 280 i kolejną listę mam 180 instalacji jako ten projekt parasolowy. Natomiast tak, mamy też układy fotowoltaiczne. Na urzędzie gminy mamy 17,5 kW i na zespole szkół mamy 15 kW. Tylko co się dzieje, Szanowni Państwo? No niestety, mamy blokady pozakładane i kiedy urząd już idzie do domu, kiedy szkoła się nie uczy, to nadmiar energii nie możemy oddać do sieci. Są po prostu tak blokowane te działania, a tak naprawdę ekologia to powinna być podstawowym jak takim źródłem, tak jak to jest w krajach zachodnich. Jeszcze też chciałem powiedzieć, bo tutaj słyszałem z sali o zanieczyszczeniu powietrza, o zawiesinach, o spalaniu plastików. Ja uważam, że dokąd to nie będzie ustawą uregulowane, ale co, Szanowni Państwo, zakaz produkowania opakowań plastikowych, PETA, reklamówek. Jeżeli Państwo nie wiecie, reklamówka i butelka plastikowa w ziemi rozkłada się 200 lat. To tak, żeby Państwo mieli świadomość. A wiem, jak to jest nawet w mojej miejscowości, w moim sąsiedztwie, że wieczorem, nie wiem, czy mieszkańcy palą, ale no chyba nie trzeba... Tak, Państwo wiecie, bo przechodzicie, to aż gryzie po prostu to powietrze, gdzie wydawało mi się ciągle, że żyję w ekologicznej wsi na zielonych terenach. Kiedyś ja powiem wprost, że ja bym to osobiście widział. Butelki szklane i kaucja powinna być duża. Bo myślę, że jeszcze tyle wysiłku może mieszkaniec, czy ja pewnie zrobić dla tego środowiska, że zapakować to, wziąć, oddać, czy też po prostu wymienić te opakowania. Dzisiaj opakowania szklane nie mają praktycznie ceny lub też są bezzwrotne. No to co robimy? No pakujemy w te worki po prostu i albo przydrożne rowy. No to co dzisiaj obserwujemy, mówię tutaj na Podkarpaciu, to mnie osobiście jako mieszkańca tej ziemi dosyć mocno niepokoi. Pan wójt
poruszył tutaj mnóstwo akurat tematów, które łącznie i gospodarkę odpadami, i ekologię, i inne tematy, i prof. I myślę, że dobrze by było, żebyśmy pewno spotkali. Gdzieś albo w biurze senatorskim, albo kolegów w biurze, albo gdy nas pan zaprosił do siebie. Tak, żebyśmy sobie siedli, może nawet w gabinecie gdzieś porozmawiali o tych sprawach, żeby jeżeli są takie potrzeby wsparcia dla pana gminy, to chętnie będziemy... Nie, to ja się wypowiadałem, panie senatorze, w imieniu wszystkich samorządów. Na pewno rzeczywistości panu tutaj nie odmówimy w tym zakresie. Szanowni Państwo, będziemy zmierzać pewnie do zakończenia tego dzisiejszego spotkania. Ja dziękuję również tu panu dyrektorowi, który nam towarzyszył, pani z KRUS-u, panu kierownikowi Jerzemu Gągale, który siedzi na sali, też w jakiś sposób czuwa nad sytuacją. Jeszcze pan dyrektor, dwa zdania i będziemy zmierzać do podsumowania i dziękować za spotkanie. Ja przepraszam, jeszcze dwa zdania tylko na koniec, jakby można było. Chciałbym tylko przekazać jeszcze takie informacje, że cały czas, jeżeli chodzi o nowe nabory i nowe wnioski, które są składane, staramy się sprawdzać, patrzeć, ile tak naprawdę beneficjentów tymi programami jest zainteresowanymi. Dlatego w tym momencie, jeżeli chodzi na przykład o restrukturyzację małych gospodarstw, mamy świadomość taką, że tych wniosków w tym naborze może nie być zbyt wiele, dlatego przygotowujemy się ewentualnie do kolejnego naboru i patrzymy też na rozporządzenia, które mają pewne określone warunki. Zastanawiamy się nad liberalizacją tych przepisów. Może będzie szansa tutaj dokonać jakiejś drobnej zmiany. I jeszcze tylko chciałem dodać, że mam ze sobą również ulotki, jeżeli chodzi o te najbliższe nabory. Restrukturyzację małych gospodarstw i właśnie premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Ja je tutaj może umieszczę przy wejściu, tam jest stolik. Jakby ktoś był zainteresowany, to bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy panu. Już będziemy podsumowywać, bo powyższego pan poseł Gierwaszek, proszę bardzo. Tych odnawialnych źródeł energii. Drodzy Państwo, pracuję w Komisji Energii Skarbu Państwa drugą kadencję. W poprzedniej kadencji, jak obserwowałem, prace szły w takim kierunku, że rzeczywiście część naszych przedsiębiorców, Polaków skorzystało z dobrodziejstw poprzedniej ustawy i jak widzimy stoją wiatraki, jak się jedzie w kierunku na Bieszczady, okolice Rymanowa. Spowodowało to wiele kontrowersji, bo budowano zbyt blisko te farmy wiatrowe. Spowodowało to, że musieliśmy stworzyć prawo, które oddala wiatrak od budynków zabudowań mieszkalnych i budynków gospodarczych. Ale obecnie pracujemy nad ustawą taką, na której mogliby zarobić mniejsi przedsiębiorcy, mali, średni przedsiębiorcy, rolnicy. Jednym słowem, będziemy szli w kierunku tworzenia tak zwanych klastrów. Na czym to będzie polegać, to niedługo Państwo się dowiecie, ale będzie chodziło o porozumienie producentów produkujących energię odnawialną, jakby ich zrzeszanie się, stowarzyszenie, żeby to przedsięwzięcie stawało się opłacalne. Na pewno nie będzie nawrotu do potężnych jakichś wiatraków, jakie to, jak do tej pory to miało miejsce. Natomiast jak pewnie Państwo śledzili, to najwięcej tych ogniw fotowoltaicznych to robili Niemcy, Chińczycy, ewentualnie Hiszpanie. Robili na tym potężne pieniądze. My chcemy, żeby już, jeśli te ogniwa fotowoltaiczne, żeby nasi producenci, nasi przedsiębiorcy, a już są takie firmy, które naprawdę na wielką skalę produkują, żeby również na tym zarobiły. A jeśli chodzi jeszcze o odnawialne źródła energii, będzie za niedługo tendencja budowy domów w systemie pasywnym. Już w dużych miastach pojawiają się budynki, gdzie naprawdę na ogrzewanie trzeba wykładać minimalne pieniądze, bardzo niewiele. Domy są budowane z takich materiałów, w taki sposób. Mnie osobiście zachęca jeden z panów, który często przychodzi na komisję, że ma trzy budynki wybudowane w różnych systemach i nam zademonstruje, jak to wygląda. Nasze dofinansowanie, również rządowe, będzie szło w tym kierunku, żeby budować w systemie, może nie tak zupełnie pasywnym, że jak ktoś tam mówi, że można ogrzać pokój suszarką, ale żeby właśnie nie trzeba było
pieców koksujących stosować, żeby nie było tego, co widzimy teraz w kominach. A propos tego, o czym pan Wójt mówi, rzeczywiście to jest problem. To jest problem nie tylko na wsi, a to jest problem w mieście. Ja też jadę samochodem i nawet do środka się przedostaje ten smród. No więc ludzie rzeczywiście uznają, że jeśli on zapali w piecu i nie wiem, wrzuci tam jakiegoś świństwa do tego, to jego tego nie dotyczy. Ale to dotyczy jego, bo sąsiad robi podobnie i przychodzi taka sytuacja, że niestety choroby płuc i to wszystko kumuluje się. Dlatego bardzo istotne jest, panie wójcie i szanowni państwo samorządowcy, żebyśmy, ja tu apelowałem też do obserwatora lokalnego, żebyśmy poprawili świadomość społeczeństwa. Żeby każdy wiedział, że zapalenie tego to jest to, o czym tu przed chwilą senator powiedział. To są dioksyny, to są takie środki, które powodują nowotwory, że to jest nieprawdopodobnie szkodliwe. I tak jak dzisiaj byliśmy na podsumowaniu straży, profilaktyka, uświadomianie społeczeństwa. To jest to, co możemy zrobić, a co nas bardzo niewiele kosztuje. W każdym artykule, w każdym apelu, na stronach internetowych, na Facebooku, na fanpage'ach, to możemy robić. I do tego państwa gorąco zachęcam. Szanowni państwo, myślę, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie. Ja bardzo serdecznie dziękuję panie senatorze, panowie koledzy, kolego pośle i panie dyrektorze i panie przewodniczący, wszystkim państwu za uwagę. Jeśli jest jakiś problem, a taki niedawno miałem tutaj z tej miejscowości, nie wiem, czy jest pan Grygiel dzisiaj? Daniel Grygiel? Nie. No, był taki problem. To pani. No, proszę państwa, zgłoszony problem, bardzo istotny, ważny. W tej chwili sezon, ziemia zamarznięta, zima, wycinka drzewa i przywożenie drzew. I było pewne ograniczenie na samochody takie, które wożą tą dłużycę. Oczywiście samochody te są sprowadzane, są rejestrowane przez starostwa powiatowe, ale policja nakładała mandaty, zabierała prawo jazdy i ta sprawa, no, będę chwalił po raz kolejny tu kolegę posła, ale ja miałem zamiar w informacjach bieżących, dwa razy już się upominałem o ten temat, ale kolega Bogdan Żońca, który jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury, zadziałał i no, ten problem został przynajmniej na ten czas rozwiązany, że policja nie będzie zabierać się dowodów rejestracyjnych, a my będziemy pracowali nad ustawą. Ja do czego zmierzam? Że bardzo dobrze jest, gdy właśnie mamy kogoś tutaj w pobliżu z tej okolicy, który odgrywa też ważną rolę w komisjach, czy jak jest przewodniczący komisji, to ma większą siłę oddziaływania na ministerstwo i szybciej potrafi zadziałać. Także ja bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Proszę pana posła Moskala o kilka słów na zakończenie. Dziękuję bardzo, panie senatorze. To ja powiem tylko tyle. Dziękuję za to, że mogłem się z wami spotkać. Za to też, że pewne problemy były wyartykułowane przez was. My tutaj siedząc po tej stronie stołu notowaliśmy wszystkie problemy i myślę, że też nasza obecność tutaj, to wsłuchanie się w głos wasze problemy, to co będzie do nas należało, na pewno będziemy chcieli jak najlepiej rozwiązać. No i tyle. Wszystko dla dobra tych mieszkańców tej gminy, tego powiatu. I dziękuję też przewodniczącemu, który tutaj jest współorganizatorem tego spotkania i panu senatorowi również. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, tak zmierzamy rzeczywiście do już zakończenia tego dzisiejszego spotkania. Pan burmistrz, proszę bardzo. Ja bardzo przepraszam, że przedłużam w tej temacie rolnym. Nie będę pytał o konie, to od razu mówię. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo mam takie wrażenie, że temat dzików, on tak nam troszkę poszedł tutaj tak luźno. Jest ogromna prośba, ja myślę, że tutaj jestem wyrazicielem woli wszystkich rolników, abyście panowie naprawdę temu problemowi się przyjrzeli, bo ja tutaj ze słów pana senatora tak odebrałem troszkę próbę przerzucenia tej kwestii na samorządy i na burmistrzu i wójt, prawda? I chciałem powiedzieć, że to będzie naprawdę trudne. I bez państwa pomocy i bez odpowiednich zapisów i regulacji prawnych my po prostu tego problemu nie rozwiążemy, a ten problem on nam wybuchnie w tym roku. Jestem o tym przekonany ze względu na to, że mamy do czynienia już nie z jednym, a z dwoma miotami, więc podejrzewam, że ta eksplozja dzików może zupełnie rozsadzić te wyniki liczenia, które były do tej pory. Także prosimy panu bardzo o to, o taką naprawdę interwencję w Warszawie w tej sprawie, żeby te kwestie można było naprawdę skutecznie w końcu rozwiązać. Nie wiem, na to jedno zdanie jeszcze. 40 tysięcy dzików zostało przeznaczonych do odstrzału. Ja mogę jedynie, dowiemy się z kolegą senatorem,
jak się to zakończyło. Ale proszę sobie wyobrazić, 40 tysięcy dzików to jest bardzo dużo. Podniósł się gwałt, że to będzie naruszenie równowagi i tak dalej, i tak dalej. Możemy tylko sprawdzić, bo to dotyczyło bardziej terenów przygranicznych. Ale jak wiemy, dziki się przemieszczają. Na pewno tego tematu nie zbagatelizujemy. Ja mam mnóstwo interwencji dotyczące szkód robionych przez bobry również. I również to wpłynie ode mnie niedługo też. Tak? Dzięki za te uwagi. Natomiast chciałem podziękować panu. Szanowni Państwo, po to jesteśmy, po to przyjeżdżamy też do Was, aby usłyszeć też rzeczy, które należy w jakiś sposób wyjaśnić. Po to też tu jesteśmy, to jest nasz cel również też tego dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, tak zmierzamy rzeczywiście do końca. Chcę zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście przyszliśmy do władzy półtora roku temu po to, żeby zmieniać Polskę. 36 lat temu Solidarność walczyła o zmianę. W 1989 roku te zmiany nastąpiły. I co się wydarzyło? Że Polskę zaczęli modelować, czy w jakiś sposób weblować takie osoby jak Wałęsa, Geremek, Kuroń, Michnik i byśmy mogli wiele osób wymieniać. Dzisiaj po 35 latach tych wydarzeń, po 36 latach tych wydarzeń Prawo i Sprawiedliwość podejmuje innego spojrzenia na polską gospodarkę, na polski biznes, na rozwój gospodarczy, na rozwój młodzieży. Myślę, że znajdujemy w jakiś sposób życzliwość u społeczeństwie, zrozumienie i myślę, że te działania, które zostały podjęte i będą podejmowane wspólnie z Wami, nie bez Was, tylko wspólnie z Wami, przyczynią się do tego, że będziemy się czuć w jakiś sposób gospodarzami w naszej ojczyźnie. Także dziękujemy za to serdecznie za to spotkanie, dziękujemy panu przewodniczącemu za to, że nam towarzyszył i myślę, że o tych problemach, które była tu mowa, będziemy również wyposażeni w te argumenty Wasze mówić też w Warszawie. Oddaję głos panu przewodniczącemu. Dziękuję za spotkanie. Ja teraz sam koniec już, na zakończenie. Chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego dzisiejszego spotkania. Było tu wiele pytań, wiele wypowiedzi, sugestii, propozycji, rozwiązań różnych problemów. Były różne kwestie poruszone, wyprostowane pewne sprawy, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych, nowych rzeczy, co mają miejsce w chwili obecnej u nas w Warszawie, się zmienia prawo, kolejne reformy. Dlatego sądzę, że to spotkanie było potrzebne i trafiło idealnie na grunt, sądząc po ilości zadawanych pytań i wypowiedzi z sali. Cieszę się bardzo, że mogliśmy to spotkanie zorganizować i cieszę się bardzo, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przy Radzie Miejskiej w Brzostku mógł współuczestniczyć z panem senatorem w organizacji tego spotkania. Dziękuję bardzo za przybycie szanownym gościom oraz mieszkańcom i samorządowcom. Dziękuję bardzo.